Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym, no po dość srogim czasie, witam się z wami w kolejnym odcinku zagrajmy w Metal Gear Solid The Phantom Pain, srogim dla mnie oczywiście, chociaż w sumie... Dla was. The Snake, weź się nie ruszaj, zaraz jest ze mną, durny padzie, witam się z wami po drobnym cięciu, znaczy, Jezus Maria, cięciu, co ja gadam, po drobnej przerwie, jak mówiłem, dla was, no pewnie była dość... sporawa i zaczniemy sobie od pogadania z Paz. Czy raczej od wysłuchania tego, co ona ma do powiedzenia na temat jednego ze zdjęć. Oh, Kiznuk! He is so cute. I haven't seen him around lately. Where did he get to? He is the official mascot of Mother Base, so he should show his face a little more. Want to know a secret? I saw Miller feeding Nook when no one was looking. Mew Mew! Come here! Come here, kitty kitty! Come here! Nook? Nook! I'm sorry, Snake. My head hurts. Could you let me rest? Oczywiście. Dobra, teraz... Bo zdjęć mam więcej, co może wam je pokażę. O, pięknie, kaseta kolejna zdobyta. To będzie chyba w bazie danych. Nie, w żadnej encyklopedii, w dokumentacji. To było to. Wow, jeszcze trzy takie pogadanki nas czekają. Tutaj w sumie dla was pozostałe zdjęcia. Co nowego? Schematów nie pokazuję. Kluczowe przedmioty. Nowa rzecz to... Nie. To już było. To. To jest nowa rzecz, która pojawiła się podczas pewnej cutscenki z przesłuchania Quake. Oczywiście cutscenkę mam nagraną i za chwilę wam pokażę. I... No... Ciekawe z tego przyszły rzeczy. W tym też dzięki temu, że mamy ten kluczowy przedmiot, mogłem stworzyć dla Quiet nowy strój. I to taki, który... No, ten, który miała na początku gry, kiedy chciała nas zabić. Ale też jest o tyle fajniejszy, że da się ją w tym stroju normalnie oglądać. To, Jezus Maria, to zrobiłem też to dla konia. Boże, to wygląda tak cudnie. Ale dobra, to potem. Plakaty są nieważne. Tak więc dobra, zanim pokażę wam cutscenkę, sprawdźmy, czy coś się tutaj... Nie, dobra. Czyli to nie jest wejść-wyjść, czy dobra, no trochę jest, ale to jest wejść-wyjść do bazy, a nie tylko do Paz. Tak więc myślę, że pokażę wam teraz cutscenkę, a ja pójdę Snake'a ogarnąć. Ja mam nadzieję, że będę musiał wyciszyć audio. No ale dobra, dla was cutscenka, a ja widzę się z wami w śmigłowcu. Anything? Still living up to her name.
How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Refreshing? Salt water. No! She'll die! His life isn't yours to take. Enough! If she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can't talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. Boss. Let her go. She won't speak so she can't spread the infection. The death is odd. Belagana Gesnita Kato be yasteta Aseto ta
同等にした。同等にした。Ekstremalna wersja. Zdjąć zaopatrzenie. Czy tam wsparcie. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrilla's offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment. More vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real firework show. No, that's a bit special. Check the target's locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid 2. Już? Mogę? Dziękuję. Jak mówiłem, witam się w śmigłowcu, ale stwierdziłem, że pominę całkowicie sam fakt tego, że muszę Snake'a całkowicie od zera zbudować, więc no, widzimy się już w helikopterze, ale w grze. I dzięki temu oszczędzam czas. O, go, 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 go. Musimy ustrzelić ten czołg. Znaczy, no wiadomo, najlepiej byłoby to do bazy zabrać, no ale problem jest taki, że no, za Chiny Ludowe tego nie dogonię. Nawet jakbym temu koła przestrzelił. Tego nie dogodnie, tego nie dogodnie. Dobrze, biegnij kuń, biegnij. Jeszcze będziemy mieli z 5 takich do rozwalenia. No wal w te cholerne opony! Szanse przeżycia 100%owe, tak więc zabieramy to do siebie. No właśnie, tylko to mi nie wyszło. Chciałem najpierw zgarnąć ten czołg z tej bazy. Niestety. No dawaj koniu, chodź. Gazy tam dalej, od razu gazu. Coś tu nas, nie wiem, czy na tą misję nie byłby lepszy zamiast konia na przykład ten. I Walker. Do którego mógłby zamontować domyślnie od razu jakieś rakiety. Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij! Gdzie ty? No nie, no nie! No nie, zablokowałem się w teksturze, nie wierzę! Się przeżyłem. No, tylko to nie najlepiej pewnie ucieknie, co nie? No, zapewne tak, już jest totalnie poza granicą. No, poza, no poza to jest dużo powiedziane, no ale już jest mega na granicy. Spróbujmy. Dobra. Figa. Dzięki. To szkoda, że tego jednego celu się nie dało rozwalić, bo za pierwszym podejściem udało się rozwalić absolutnie wszystkie. No, taki jest minus niestety tego, że mogę mieć tylko
jedną taką dużą broń na plecach. No Chryste, panie! Biegusiem, biegusiem! O kurde, jeszcze mnie ten snajper trafił, no! To jest jakąś osłonę. Cokolwiek. Dobra. Hiluj się, hiluj. Względny spokój, to mi się podoba. Potem przebiegnę. Tutaj. Tam tego nie ma. I bardzo dobrze. Szkoda, że pewnie więź z koni mi się obniży przez całą tę akcję, no ale trudno. Coś za coś. Daj się namierzyć. Zajebiste rakiety. Połowa nie trafiła. Aha. Lmał? Nie wierzę. Serio jeszcze zdążył? Dobra, pokaż mi jak to było. On pojechał tu i skręcił w tę stronę. Na wszelki możemy tutaj rozstawić kilka miejsc, bo i tak będę... Zamku spełnione wszystko. Zobacz. Się wszystko oczywiście rozstawiają, ale mnie to nie interesuje kompletnie. W roku nocy ciężko kogoś dostrzec. Choć jakby choć wiadomo, brak trybu refleks trochę boli. No, głównie przez to, że właśnie kiedy mnie ktoś wykryje, to się nie mogę wybronić tak naprawdę przed tym strzałem. Enemy presence detected. The map has been updated. Chyba, że... Aha! A, świetnie. Ja się teraz zaprzygotowuję. A co? A figa! Bo przez to, że oczywiście nie rozwaliłem wszystkich, no to... Przez to, że nie rozwaliłem wszystkich absolutnie tych, no to się nie pojawi ten target, żeby rozpieprzyć tego. Żeby rozpieprzyć nasze trzy kochane kolejne czołgi, a co za tym idzie także i śmigłowiec. Szkoda. Wielka szkoda, bo naprawdę chciałem ten cel wybrać. Ale w sumie dzięki temu trochę przeoszczędzę na czasie. Może uda się też tę drugą misję powtórkową wykonać. Zabieraj mnie stąd. A, powtórką, a samą misją zajmę się w kolejnym... na własną rękę, muszę powiedzieć. Się zajmę powtórzeniem tej misji. Z ciekawości, jaką ocenę dostanę? Mission complete. A? Great work. B.
No niestety. O. No niestety dodatkowe, żeby rozwalić wszystko. Czyli łącznie z tym śmigłowcem. No, ale misję też będę powtarzał sam dla siebie. Coś nowego. Nic. Jakiś legendarny żołnierz. Zgarnięty. A, to jest ten, co miał eskę na tego. Dobra. No to okej. Okay. Spróbujmy jeszcze się zająć tą drugą misją powtórkową. Misję. Please select a mission. O kurde, to była ta karawana. No, może być problem. No dobra. No, mam w sumie już broń, dzięki czemu będę mógł walczyć ze Skulls, więc... będę się mógł ich spokojnie pozbyć. Dobra, jak to było... na tym... w tym miejscu był chyba w Intel, czy w tym miejscu? Nie wiem, no... przy dobrych wiatrach może uda mi się zgarnąć z któregoś z tych wywiad i złapać ich na lotnisku. To by było najlepsze dla mnie. Tylko teraz tak. No ja bym do tego wykorzystał może ten loadout i potem bym sobie zmienił na granaty. Czy ja chcę konia, czy ja chcę quiet? Może weźmy quiet. Teraz wam pokażę ten jej strój. Ale w sumie widzieliśmy go na początku gry, więc to nie jest nic takiego. Ale, jak mówiłem, jest to niestety... Czyli to mogłem powiedzieć w tym. To mogłem powiedzieć... nie na tym. Dobra. Weź mi, oddaj ten mój strój, bo chcę mieć szybsze healowanie. Nie wiem, czego nie wyciąłem, ale jeśli wyciąłem, to... szkoda, że na przykład tego granatu, który tu ma przy sobie, to jest granat podpalający, ale na przykład miałaby granaty, nie? No to, że nie może ich użyć. Znaczy wiecie, wbiec w typów, jednemu wyjechać z bara z tą prędkością, no to oczywiście, czy no nie wiem, slapnąć go, no jedno i drugie go po prostu nokautuje. A w drugą stronę w grupkę rzucić na przykład granat błyskowy albo właśnie stunujący. Jalo. No i dobra, epizod 37, karawana zdrajców. Wersja ekstremalna. Boss, your objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want, but the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. The rendezvous with our target will be at any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. No i dobrze. Już oczywiście snajperka wskakuje na start. Mogę ten snajper wykonać poza nagraniem, ale stwierdziłem, że jak fabuła, to fabuła. Nieważne, czy jest to powtórka, czy nie. Znaczy nie wróć, nie. Nie ważne, czy to powtórka. Bo oczywiście misji nowej fabularowi bym nie wykonywał z wami. Już się to niestety udało raz zrobić, ale to akurat przez mój głupi błąd. I nie ogarnę, jeśli chodzi o nagranie, bo przypadku skasowałem właśnie 20 misję fabularną. No ale... w sensie odcinek. Ale... Quiet, uważaj, bo FPS-y za chwilę nie będą wyrabiały. Eskortujesz, proszę? Ale wtedy przynajmniej byłoby ten. No tak, no to by sobie wysłałem. Tego co to za metraż, ale on poznał się po prostu. Dalej wstawia. Nie tutaj. Dobra, jak to wygląda. Serio? Tak zawsze obiega? Dobra, no oznacza mi typów, no ale kurde, tylko czemu ona to obiega? Analysis complete.
Analysis complete. Chcę się bawić w snajpera. Analysis complete. Gościu na SK. Analysis complete. Dobra, spróbujmy. Jeden. Dobra, quiet, daj mi go. Tu mnie coś wypatruje, spoko. Ale z tym... Nie lubię takiego głupiego strzelania, bo to się nigdy nie wiąże z tym dobrym. Co? Kiedy on tu przyszedł? No nie wierzę, kiedy on tu zdążył podejść? Skowego oczywiście zabieramy ze sobą. Okej, cała ekipa taka fajna. Przynajmniej będę miał kogo wysyłać do oddziału, jeśli chodzi o moich merków, czy tutaj najemników. Tak, tak, znalazłem. Odczytaj. Bo pomijamy cutscenkę, bo to jest krótkie i nieważne. Dobra. Spróbujmy dostać się w takim razie na lotnisko, od razu wysyłając tam Quiet na zwiady. Biegniemy kilos cały. Niestety... Wiesz, to jest strasznie głupie? Mamy strój Parasite, nie? Który, dzięki któremu możemy wykorzystać pasożyty, żeby mieć podobne zdolności, co działo w Quiz. I uwaga! Możemy stworzyć mgłę, możemy nałożyć na siebie pancerz, możemy stać się zapewne niewidzialni, bo tam gdzieś widziałem chyba Camouflage Parasites, czy jakoś tak się, czy jakoś tak były nazwane, jeśli chodzi o wytwarzanie tej trzeciej ampułki na zdolności skus, ale nie możemy w tym stroju biegać tak szybko jak oni, ani nawet odrobinę szybciej. No dla mnie to jest XD. Okej, otwarte przejście. Udane. Analysis complete. Okej, po poprawce się udało. Nawet się typ nie zorientował. Nie jest bardzo na rękę. Szybciutko na górę, żeby go zabrać. Zostaw tę cholerną lampę. Jak typa. Wskakuj tu. Mamy tu sporo zbieranie ludzi. Więc już jest duża szansa, że ta ciężarówka jeszcze tutaj jest. Strzały w nóżkę i gościu padł na glebę. Skoro mógłbym to... Cóż? A czekaj, to jest to ostatni, którego nie zniszczyłem jeszcze. To jest akurat dobre, bo jeśli to zniszczy, to powinienem wyłączyć im komunikację. Tylko oczywiście jak rzucę to... Świetnie. A jednak jeszcze nie zniszczyłem całkowicie. I oczywiście mamy tutaj gościa, który jest opancerzony. I który da znać. Dobra, ale... Dobra, nie, jednak jest... Status...
Kurde, daj się chłopie złapać. Zresztą go przesłuchał. Boss, get down. The enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Dobra, zabieramy ze sobą. Powiedz coś. Serio, to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje, wiesz? Nie jesteś warty zabrania. Gdzie to bazy? Miałem snajperkę tu proszę. Tam jest oponent snajperowy. Klasycznie się ustawił na ataku. No Jesus! Musi się ruszać! Boss, nie. Boss oczywiście, nie ten typ. Dobra, nie wiem czy miał kogoś więcej. Ale bardzo prawdopodobne, że ktoś tu jeszcze jest. Gleba. No i co? Staty ma średnie, ale warto dodać do bazy, żeby nie robił kłopotów. Już sobie mogę go przesłuchać. Lepiej by to wyszło. Przygotowanie. Dlatego może nie będę marnował amunicji. Bo niestety nie mam jej za dużo. No, przynajmniej nie tej amunicji. Mogę z tego postrzelać. Kolejna przynęta. Dawaj. Nie o to mi totalnie chodziło, ale dobra. Jest! Mogę, tylko wiadomo co się stanie, jak się do niej zbliżę. No, to już jest dość dobrze pilnowana. No, z tego co jest, oni się nigdzie nie wybierają. No, no chyba nie. Dziękuję. Szkoda ludzi, pewnie byli dobrzy, no ale... O, to jeszcze żyje. No to chodź. Co to się dzieje? Ten? Spoko. No ile muszę podejść do ciężarówki, żeby się skłóz pojawił?
na tyle. Well, hello there! I muszą to być oczywiście ci opancerzeni. Jakby, nie, serio, ciekawie, czy to są jeszcze ludzie, czy to już są po prostu chodzące zwłoki. Może zanim wybuchnie, to lepiej ją zabezpieczmy. Us? What were you thinking? Target destroyed. Mission failed. Dobre pytanie. Co było głupsze z mojej strony? Wystrzelenie do gościa ze Skulls, który stał obok tej pieprzonej ciężarówki z Killer Bee, czy tej z rakietnicy? Czy podbiegnięcie do tego, gdy się paliło? Extract the PF transport truck. Throw a wrench in the Cypher's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. No, ale tu jest przynajmniej checkpoint, jakiś fajny miejsce. Kolejny pokonany. Ale widzę, że ci na Extreme to naprawdę nie są byle frajery. No przynajmniej ci. Jakby to wyglądało z tymi zwykłymi. Ale ci od pancerza to są turbo pancerni. Ja jeszcze żyję. No to już nie. Może tam lepiej wezwę ten śmigłowiec. Czy nie są na mnie wrogo nastawieni? Aby znaczy, czy oni w ogóle są w stanie chodzić? Czy wszyscy co tu byli? Nie, wszyscy co do jednego są zestymowani. No i to jest mi jak najbardziej na rękę. Dobra, dobra Pequod, to... W takim razie. Chodź tu do mnie w takim razie. Centralnie do miejsca, w którym się znajduję. To zjeżdżaj. Obniżę ten pułap. Trzeba stąd spieprzać. W te pędy. Tak na pożegnanie wystrzelę te rakiety. Masakra. Dosłownie nagrywam to półtorej godziny. Ilość cięć będzie niewyobrażalna. No właśnie, wszyscy w armorze. A bardziej wolę kamuflaż. Mission complete. Boss, that was exceptional. No. A co zaważyło? Ilość trafień, długość walki, fakt, że w ogóle chciałem walczyć? Good question. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of... Dobra, tak, to już jest powtórka. Raczej nic nowego się nie pojawiło. Tak więc... Nie, pomiń. Ja dobrze... Znaczy, no, w większości wiem, kogo zgarnąłem. Reszta jest rzeczy nieważna. I widzę też, że nie odezwą. No, jak najbardziej mi to pasuje. W takim bądź razie została nam jedna misja fabularna. Jest to misja nowa. Przeklęte dziedzictwo. Okej. Oj, tu będzie chyba jakaś czasówka z tego, co widzę po opisie.
No ale to zobaczymy oczywiście w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Póki co ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ja osobiście spróbuję jeszcze... Przepraszam. Spróbuję jeszcze raz wykonać tę misję z Code Talkerem i rozwalić te babeczki z Skulls, bo one powinny być właśnie tymi Skulls, które mają... Które mają w sobie ten pasożyt kamuflujący. Będę dzięki temu w stanie wytworzyć sobie ten trzeci i ostatni, no, nie wiem jak to nazwać, kurde, jakoś na S-kę zginął, szkoda. Cartridge, to jest chyba dobre określenie tego cartridge'a do tego, do naszej kochanej, naszego kochanego Parasite Suita. No ale to oczywiście dopiero później. Okej. Okay. To mi to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.